Ja to przygotowałam tylko dlatego, że nie żeby wam pomóc, tylko chciałabym wam też nakreślić, czym możecie się posługiwać, jeżeli mówimy o tego typu tematyce. Pani sobie to spokojnie pozbiera i zaczynamy. Na pewno będziemy mówić o tym, co mieliście tam w programie, czyli jakby najważniejszą tutaj częścią, jeżeli dzisiaj czegoś nie zdążymy, bo to na pewno gdzieś tam będzie trwało. Ja też będę was pytać, na ile wy to rozumiecie, ale też były pytania tutaj od Ani i chciałabym po przerwie zadać wam też pytania. Co jeszcze chcielibyście usłyszeć, jeżeli chodzi o duszę? My będziemy powracać i jeszcze dzisiaj do tego tematu i jeszcze jutro do tego tematu, ale zadawajcie pytania, bo później wyjedziecie z tematyką, która dla was może nie za bardzo jest jakby zrozumiała. Ja, jeżeli będę mogła wam odpowiedzieć, to wam odpowiem. To nie jest tak, że medium wszystko wie i nie daj Boże, nie jestem żadnym guru. Bardzo mi to przeszkadza, jeżeli ktoś mówi o innych osobach, zwłaszcza tych duchowych, albo sama się tak nazywa, że ktoś jego nazywa guru. Słuchajcie, nigdy czegoś takiego nie ma. To jest człowiek chyba pozbawiony wszelkiej jakby nauki i pokory. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli, a znam takie osoby ze swojego środowiska, które też bardzo mocno pracują duchowo i wiesz, Ania, jak one o mnie mówią, że ja jestem guru, a ja mówię, no to gratulacje, bo ja bym nie chciała, żeby ktoś mnie tak nazywał, a to z racji tego, że nie pójdę w pokorę nigdy. I wtedy dostajemy takich doświadczeń życia, że sobie nawet nie zdajecie sprawy. Zawsze, ale to zawsze przy takiej osobie duchowej jest potrzebna pokora. Ja proszę o te dusze opiekuńcze, proszę moich przewodników duchowych, żeby mnie prowadzili dobrą drogą, żebym mogła wam dalej pomagać, ale też i uczyć tego, co ja sama dostałam od swojej rodziny, czego mnie też nauczono, wam przekazuję, ale nigdy żadnym guru nie będę i nie uważam, żeby te osoby kiedyś takim guru były. Zawsze całe życie mamy doświadczenia, zawsze się czegoś uczymy, zawsze wychodzimy z jakichś błędów, mamy naprawdę coś, co potrafimy zrobić dla siebie i dla innych, ale żadnej guru tutaj nie będziemy. Więc mnie po prostu drażnią takie określenia. Natomiast słuchajcie, ta druga część poświęcę wam, waszej pomocy, służę tu oczywiście wiedzą, ale Ania zadała mi w przerwie pytanie, że co prawda przyszedł jej brat, ale nie przyszedł mąż, który odszedł przecież nie tak dawno. Ja wam to tłumaczyłam. Jeżeli dusze są gotowe, to one przychodzą. Ja i tak wam uważam, sporo pokazuję kontakt z tymi duszami, ale Ania zapytała mnie o coś takiego, czy on czasami się nie reinkarnował. Wyjaśnię wam, o co tu chodzi. My jako żywi absolutnie nie mamy do tego wglądu. Jeżeli piszą mądre książki czy naukowcy, że reinkarnacja trwa wtedy, to jest nieprawdą, bo ja sama od tych dusz wiem i słyszę, że reinkarnacja polega na czymś takim, że albo dusza jest gotowa przyjść tutaj na ziemię i zreinkarnować się, albo nie jest gotowa. Niektóre dusze robią to celowo. Nie chcę mieć z tobą kontaktu, nie jestem gotowy na ten kontakt. I nigdy, ale to nigdy nie będzie z taką duszą kontaktu, jeżeli ona przejdzie reinkarnację. Nie ma takiej opcji. Tak samo się pokazuje, jak żeśmy ją ostatnio widzieli, w jaki sposób nam się pojawiła, czy w snach, czy na jawie, to tak samo będzie teraz. Nawet jeżeli będzie przechodziła w snach, to jakiś taki kontakt z duszą, która się reinkarnuje, koniec, nie ma. Nigdy ta dusza nie schodzi niżej. Wiecie, o co chodzi? Dlaczego niżej nie zejdzie? Czyli na tym życiu tam po śmierci była taką i taką duszą, czyli chodzi mi o to, że nie schodzi niżej. Czyli powiedzmy, nie będzie do poziomu na przykład zwierzęcia czy innego wymiaru, tylko zawsze idzie do swojego ciała. Albo wybiera coś, co dla niego jest wyższe, nigdy nie niższe.
może sobie wybrać, aha, ja chciałem zawsze być dyrektorem, tak? Albo piastowałem, czy chciałbym piastować takie stanowiska, to teraz ja sobie wybiorę takie ciało. Ma do tego prawo i my żywi nie mamy do tego wglądu, absolutnie. Jeżeli nie ma z jakąś duszą kontaktu, to w przeważającym procencie jest ta dusza, która po prostu podjęła reinkarnację. Jeżeli ktoś mówi, że a dusza się reinkarnuje po 50 latach, po 30 latach, po 20, nieprawda. Nie ma czegoś takiego. Nie ma określonego czasu dla dusz, które się reinkarnują. One same wybierają. Ale z praktyki wiem, jak te dusze przychodzą, słuchajcie tu, to było doskonałe zjawisko. Przychodzi pani, która mówi, że nie wie, czy będzie miała kontakt ze swoim mężem, ponieważ 25 lat temu nie żyje i się spalił. Okropna śmierć. I spalił się tuż przy domu. Po prostu wylała się jakaś na niego ciecz i się palił. I słuchajcie, i ona mówi mi coś takiego, że chyba już nie będzie kontaktu z nim, bo no, jakoś teraz dojrzała do tej sytuacji i mówi mi o tym, że na pewno nie będzie z nim kontaktu. A on bardzo szybko się pojawił. I mówi, jak to? A ja to tyle czytałam, że po 20, po 15 latach już się dusza może reinkarnować. Nieprawda. I to było, słuchajcie, takie spotkanie, że on pokazuje, no zobacz, już mi ciało nie boli, już zobacz. I ja mówię, dlaczego on ma poparzoną skórę? Nie wiedząc o tym, że się palił, to ona mówi, bo on się, pani Aniu, zapalił taką cieczą, robił coś przy garażu, to się wszystko zapaliło, nie było szans ratowania. I pomimo tego, że upłynął taki czas, on jej mówi, jak tam u dzieci, co więcej, musicie wiedzieć, że te dusze, jeżeli do was przychodzą i informują was w snach, bo ja mam z nimi kontakt, to nie tylko przekazują to, na co zmarł, na co odszedł, jak mu tam jest, pyta o waszą rodzinę, o waszych bliskich, ale przekazuje wam informacje, nie w sensie przepowiadania przyszłości, ale mówi, na co macie zwrócić uwagę. Nie rób tego, nie odchodź od tej żony, albo wróć do tej żony. Co więcej, mówi, masz iść do lekarza. Ile takich sytuacji ja słyszę? I ja mówię, co, zrobiła pani badania? Zrobiłam, pani Aniu, miała pani rację. Ja mam guzę na tarczycy. A skąd to pani wie? No pani mi przekazała od duszy zmarłego męża. Oni widzą, co się dzieje tu i teraz. To, co wam mówiłam, otwierają sobie taką kurtynę i patrzą, tak? Ojej, tu już u niej widzę chorobę. Mają tak zwany otwarty portal, gdzie tamta strona i na to pozwala, i mówią, co nas czeka. Kiedy wybuchła pandemia, ja myślałam, że ja się rozchoruję. Ale nie na, wiecie, na wirusy. Ale ich było tak dużo, że ja mówię, nie wiem, co się dzieje. Po prostu, co się dzieje? Przez mój dom przechodziło ogrom tych dusz. Bo ty pomagałeś nam, a teraz my pomożemy tobie. Prosiłam o to, żeby co tylko zachcą, to ja im pomogę. Natomiast mówiły również o tym, że to było, słuchajcie, przerażające, jak oni mówią, zobacz, teraz co drugi człowiek będzie umierał, zobacz. I dla mnie to było, wiecie, ja nie mogłam dojść do siebie, bo dla mnie taki przekaz był bardzo trudny. I oni to cały czas powtarzali. Cały czas biegali po tym. No nie jest, jak byliście w moim domu, to wiecie, że się włącza telewizor, albo się włączają lampki i tak coraz to więcej się tych rzeczy dzieje. Ludzie się czasami tego boją, bo nie wiedzą, czy mają. No mówię, przestańcie się bawić. Ja ich proszę, ja nie mogę nigdy do nich mówić w złym kontekście. Albo idźcie stąd, albo nie daj Boże jakieś przekleństwa. No to sobie wtedy napytacie biedy. Naprawdę. Nigdy nie przeklinajcie do zmarłych. Nawet jeżeli się ich boicie, używajcie modlitwy, którą już chyba wiecie, i wtedy to pomaga. Wiecie, jaką modlitwę macie wtedy odprawiać i mówić? Psalm 23. Tak, na przykład. To jest jeden z podstawowych modlitw, nawet jeżeli, tak jak mówię, nie wierzycie, to Pan jest moim pasterzem, tak? Ale tutaj jest kontekst właśnie tej modlitwy.
A na przykład jaki? Dziwię się, że na przykład większość ludzi tego tekstu nie rozumie. Mówię, pani Aniu, a ja nie rozumiem tego tekstu. No co tu nie rozumieć? Mówię o tym, że ja przeprowadzam cię na zielone łąki, na pastwiska, zastawię ci stół, czyli zapraszam tą duszę do tego, że tam będzie mu dobrze. To jest właśnie Psalm 23. Psalm Dawidowy się nazywa. Ale bardzo potężny jest do odprawienia dusz. Jeżeli się kogoś boicie i nie chcecie, żeby był w waszym domu, w waszej energii, psalm uwalniający 91. To jest bardzo mocny psalm, którym odprowadzamy tą duszę i możemy sobie z tym poradzić. Nie zdradzam wam tutaj, będziecie to słyszeć podczas odprowadzeń. Jeżeli będzie taka sytuacja, że ja znajdę u kogoś podłączenie, to będę wtedy mówiła. Wzywam właśnie to, co Jola dzisiaj powiedziała, Gabriela, bo to jest archanioł zwiastowania. On przeprowadza duszę po stronie żywych, a ważny anioł, jaki? Który przeprowadza już tam, nazywa się aniołem śmierci, Azrael. On przeprowadza duszę na drugą stronę. Czyli tak, po jednej stronie jest Gabriel, nasz piękny archanioł zwiastowania. Ja kiedyś na warsztatach miałam wszystkie figury ich, przepiękne. To myślałam, że się pozabijają, ale przepiękne, naprawdę ja już chyba takich archaniołów nie dostanę. Takie, po prostu odlewy, mocne i naprawdę warto mieć takiego archanioła. I to jest regułka, którą ja wypowiadam, czyli jako medium, tak? Słuchajcie, nawet nie wiecie, co się dzieje z tymi duszami. Ja widzę, jak one idą, jeszcze się oglądają. Aha, już mam światło, już mam tą drogę. Oni widzą to światło, ale ja mówię, nie odprowadzam do światła, bo ja nie wiem, w które światło nie wejdą. Za kurtynę śmierci. Odprowadzam zawsze za kurtynę śmierci. I przy tym muszą być opiekunowi duchowi. Oni sami nie przejdą. Nie przejdą. A tam po drugiej stronie już widzę, że rodzina ich, babcie, nie babcie i tak dalej, już czekają. One tu nie wejdą, ale tam już czekają. I mówię, zobaczcie, tam już czeka babcia, Stefcia czy jakaś tam i czeka na tą duszę. Ja to widzę. I to są bardzo mocne reguły. Jeżeli tutaj przy oczyszczaniu energetycznym stwierdzimy, że ktoś ma podłączenie, to ja właśnie tym tekstem odprowadzam, to będziecie słyszeć. Natomiast na pewno psalm uwalniający 91. I wtedy, kiedy czujecie, że coś się dzieje w waszym domu z waszą energią, to możecie w każdej chwili taką duszę, czy w zasadzie dać jej pomoc. Jeżeli wracamy do reinkarnacji, słuchajcie, tak jak mówiłam, nie mamy do tego wglądu. Ja kiedyś byłam na... Chyba mnie tam dusze pociągły i po prostu, jak często jestem w Warszawie, któregoś roku poszłam, też był wrzesień, pozwoliłam sobie pójść na cmentarz na Powązkach. Jak szybko weszłam, tak szybko wyszłam. Bo akurat dusze, nie wiem co się, słuchajcie, stało, mi się zawróciło w głowie. Ja czułam, że po prostu akurat weszłam w alejkę, a tam jest 40, bodajże 5 metrów kwadratowych tego cmentarza, no cmentarz powązkowski, więc ktoś kto był to wie. I akurat wyszłam w alejkę, gdzie są same groby z 1800 któregoś roku. I to jest właśnie jakby temat reinkarnacji, bo ja czułam, że one przy mnie są. Tak mnie oblazły, że ja mówię, no nie dam rady. Zobaczcie, 1800 któryś rok wcale się nie reinkarnowały, bo nie byłoby z nimi kontaktu. Nie obsiadłyby mnie tak. I każdy z nich potrzebował jakby pomocy. Ja oczywiście idąc w takim, tak trochę takim niepewnym krokiem, odmawiałam modlitwę za nich, ale to wcale nie było przyjemne. Nawet widziałam, że, słuchajcie, to było bardzo dziwne, jak przesuwają się wrzesień kasztany, to dawały mi znaki tymi kasztanami. I słyszę w uchu, mimozami jesień się zaczyna. I ja mówię, Jezu, no chyba mi się już coś naprawdę stało. I patrzę, a tu jest grób Niemena. Nagle. Wiecie, to są takie doznania, że ja chciałabym, żebyście mieli też takie doznania. Co, Andrzej? Że po prostu słyszę melodię i nagle wkraczam na grób Niemena. Czy na tablicę Niemena, tak?
Natomiast słyszę tą melodię, gdzieś mnie po prostu pociągło, ale bardzo szybko wyszłam stamtąd, bo jakby zespolenie tych dusz tam było niesamowite i bardzo trudne dla mnie. Dlatego ja unikam cmentarzy jak tylko mogę. Jeżeli muszę, to siostra mnie zawsze prosi, Ania, jesteś 1 listopada. I ja mówię, Boże, jak ja to wytrzymam, bo ja mam taki zespół tych ludzi, bo same energie tych ludzi, którzy przychodzą i odwiedzają te groby, to nie myślcie sobie, że oni się z tego cieszą. Jak się mają cieszyć? Ja będę stała i będę rozprawiała o tym, jakie one były za życia, co im potrzeba. A wiesz, a u tego wujka to co słychać? A ja nie wiem. To jest stanie przy grobie. Pytam się po co. A tato już wyszła za mąż? Nie, nie, ta jeszcze nie wyszła. Takie słyszę rozmowy. Jak myślicie, czy te dusze sobie tego życzą? Czy to jest pamięć o tym zmarłym? Czy to jest po prostu rewia mody albo, nie wiem, albo mówienie o rzeczach zupełnie nie nadających się na ten moment i na tą okazję? Dlatego nie chcę w tym uczestniczyć. Po prostu to jest jakby odfajkowanie, byłem, zrobiłem, zapaliłem i jeszcze jedno. Unikam cmentarzy dlatego, że tam są niezbawione dusze. Tam są splątane dusze. Natomiast pamiętajcie, że takie wejście na cmentarz zawsze czuję, że zwłaszcza mnie może się coś przykleić. Nie chcę tego, po prostu tego nie chcę. Jeżeli muszę, to idę. Ja idę wtedy, kiedy jest dzień mamy, ja idę w takie określone dni i staram się być. Z pełną świadomością, kiedy jestem mocna, kiedy nie jestem chora, kiedy mnie nic nie boli, bo wtedy wiem, że się przylepią. A wiecie dlaczego? Że wtedy, kiedy chorujecie i macie słabą energię, wchodzą jak w masełko. Mam pytanie. Jaki jest sens w ogóle w takich sytuacjach podróżowania na cmentarze? Bo ja na przykład, jak jestem na grobie mojej mamy, ja czuję, że tam nie ma, że to jest tylko kamień. Tak, no bo tam jest tylko jej ciało, nic więcej, a dusza jest zupełnie gdzie indziej, ja tak? Ja na cmentarz chodzę tylko dla innych ludzi. Po to? Tak, tak. Ale to, powiem. Jacku... Po to, żeby posprzątać, żeby nikt na mnie nie gadał. Na mnie tego miejsca nie powinno być. Załóżmy, pierwszy mąż mojej teściowej chciał być skrępowany i rozsypany na morzu. On nie chciał, żeby gdzieś to był tam... Miał taką wolę, po prostu. Ale myślę, że wszystkie te takie miejsca, gdzie przychodzimy i na siłę, nie wiem, niektórzy opakują, niektórzy się mogą w sercu nosić pamięć o danych osobach, ale po co w takim razie mamy chodzić na cmentarze, jak możemy oddawać cześć w domu albo w zaciszu, w jakimś miejscu, pomyśleć o tej osobie, wspomnieć, ta chwila chyba jest najważniejsza, nie? Ja też jestem tego zdania, dlatego słuchajcie, ale to my tak myślimy. Większość ludzi uważa to, że jak to można nie iść, zwłaszcza święto zmarłych. Wiecie, dużo jest religii i dużo jest wyznania i nie o tym chciałam powiedzieć, ale ja pamiętam, a ja jestem takim trochę, uwielbiam podróżować, jak tylko mam na to cele i ten, to jak pamiętam, jak byliśmy w Meksyku, to Meksykanie podchodzą do śmierci bardzo szczęśliwie. Ojej, aż mnie to, jak to szczęśliwie? I Meksykanin mówi tak, że tam są takie malutkie grobki, jak żeście byli w Meksyku, to niby to jest wiara katolicka, ale takie mają małe grobki i oni tam przynoszą, to rozumiem, przynoszą jedzenie. Wiecie dlaczego? Ja mówię, nie rozumiem tego. Niby wiara katolicka, ona się tego czegoś takiego nie praktykuje. No, bo ja przynoszę jedzenie, daję im coś do picia, czasami jest to też alkohol. I oni mówią, że dzięki temu, że przynoszą tam to jedzenie temu zmarłemu, załatwia sobie przejście właśnie tam w tym miejscu, w takim dobrym miejscu, jak już umrę i przejdę, bo nie wiadomo kiedy, to ja już tam będę miał zapewnione miejsce. Zapewnione miejsce. Czyli... Po prostu tak mają jakby i tam wszyscy to robią, bez względu na czy są katolikami, czy nie, to też widziałam, że bardzo często robią to tak, że
Te groby są oczywiście same sobie pozostawione, natomiast te święto zmarłych to jest po prostu jakaś, no jakaś bardzo, bardzo ważne dla nich święto. I tylko właśnie raz w roku to jakby bardzo kultywują, pilnują tego. Natomiast w tygodniu nie mają na to czasu, bo Meksykanie rzeczywiście są jakimś takim narodem, gdzie się gdzieś tam bardzo mocno przemieszczają. I na jakby cześć ich zawsze widziałam w Meksyku, nie rozumiałam tego, czaszki takie bardzo kolorowe, takie wysadzane takimi pięknymi kamieniami. I ja pytam się, dlaczego czaszka? No dlatego, że ona jakby uświęca tą całą śmierć. Oni nie podchodzą do śmierci źle, tylko że poprzez śmierć oni będą na pewno zbawieni. I proszą już tych zmarłych przez to jedzenie, przez to takie dawanie im pewnego pożywienia, że oni sobie tam załatwiają miejsce. To śmiem, że tak powiem, to zrozumieć. Natomiast u nas to jest takie trochę odfajkowywanie, bo trzeba być, bo ludzie i tak dalej. A ja uważam zupełnie inaczej, że właśnie wtedy jesteśmy narażeni na właśnie podpięcia, bo tam dusze rzeczywiście jest bardzo dużo dusz niezbawionych. I my tak naprawdę stoimy przy tych grobach i nie wiemy tak naprawdę, za kogo my się niby modlimy. Mam takich klientów, którzy mówią, że całe życie mieli źle z tym mężem. Tego naprawdę nie potrafię zrozumieć, chociaż jest ich to wolą. Całe życie miała źle z tym mężem, był alkoholikiem, bił, pił, te dzieci, no, były tam, gdzie były. I ona za nim rozpacza. Słuchajcie, dla mnie to jest po prostu jakaś paranoja. Ja mówię, wie pani co, ja bardzo przepraszam, nie chcę wchodzić w pani odczucia, ale to jest bardzo złe. Bo niech pani zapyta dzieci, tego, gdzie nie chodzą na cmentarze tego ojca, a pani jeszcze w dodatku rozpacza. Pytam się po kim? Może tu będę okrutna, ale nie róbcie czegoś takiego. Dusze po śmierci nigdy się nie zmieniają, wręcz są jeszcze gorsze. Dam wam przykład. Spotkanie osobiste. Przychodzi żona i przychodzi mąż zmarły. Ojej, a co ten mój Zbysiu i tak? Po co ona tu przylazła? Czego ona ode mnie chce? Niech ona stąd idzie. Jak ja mam to przekazać jej, która jest zapłakana i mówi, dobrze, pani Aniu, niech pani wszystko mówi i co pani słyszy. On mówi, że po co pani tu przylazła? No to cały mój Zbysiu. I ona jest cała w skowronkach, że po prostu jeszcze jej, że jeszcze jej ubliża. I mówi, taki był Zbyszek za życia. Ja mówię, niech pani zaprzestanie kontaktu, niech on idzie tam, gdzie ma pani, gdzie on ma iść. Słuchajcie, on wcale nie chciał iść z tego astralu. Wcale nie chciał się zmienić. I ja zakazuję takim kontaktom. Zakazuję, nie zakazuję, bo pójdzie sobie do innego medium, tak? Ale nie mówmy ludziom rzeczy, których nie ma. Naprawdę. Że on był taki dobry, albo widzę, że mu jest tam dobrze. To jest schemat. Schemat, który medium nigdy nie powinno powiedzieć, że jest mu tam dobrze i przeszedł, ale co dalej? Powyciągajcie te wszystkie rzeczy, których macie po zmarłych. Albo wyciągcie to, co należało do zmarłego. Nie wiem, czy to jest dobrze, że to nosicie. Pamięć jest tu, w sercu. Nie jestem za tym, żeby nosić te rzeczy po zmarłym. Nie jestem za tym. Jeżeli już, pamiątki rodzinne, nawet jeżeli mamy dobre odczucia, chowamy sobie gdzieś głęboko i to jest pamiątka po nim. Może będzie dla dalszych pokoleń, ale nie noście tych rzeczy przy sobie. Bo jeżeli jakakolwiek była zła energia tego człowieka i myśmy mu wybaczyli, idziecie z tą samą energią. Widzę jakieś krzyżyki, widzę jakieś obrączki. Jeżeli już, to niech to będzie gdzieś schowane, a pamięć jest lepsza, bo się nie uwolnicie od tego. Dziewczyna, która zrywa z chłopakiem, chłopak zostawia jej pierścionek czy łańcuszek, tej dziewczynie się w ogóle nie układa. Pytam się, po kim ona ma ten łańcuszek czy pierścionek? Dla żywych, przekazuję teraz dla żywych. Od chłopaka. Jesteś tym chłopakiem? Nie, proszę to ściągnąć. Wypadki samochodowe się zdarzają. Także wiecie, to nie jest tylko w świecie zmarłych, ale w świecie żywych też. Daję wam przykłady.
Wracając do reinkarnacji, nie jesteśmy absolutnie za to odpowiedzialni, nie mamy do tego wglądu, dusze same decydują. A powiem wam, że niektóre dusze boją się reinkarnacji. Nie, ja właśnie chcę mieć kontakt ze swoją rodziną, chcę zobaczyć, co u niej jest, a może zmieniła schody, które ja nie chciałem. I często ja mówię, zmieniła pani schody w domu? Ojejku, on tak strasznie nie chciał tych schodów. No to teraz tam siedzi. To są takie dobre, słuchajcie, rzeczy, ale oni wszystko wiedzą. Jeżeli nie macie kontaktu werbalnego i nie możecie się połączyć z duszą i poprosić o to wsparcie, to kartka. Piszcie sobie kartkę. Mamo, tato, chcę to i to, ochraniaj mnie i moje dzieci i zostawcie to i niech to leży. Zaczynamy, kochani, mówić o tym trzecim oku, które dla was będzie ważne, dla poprawienia, nie tylko, żebyśmy mieli dobrą intuicję, ale nauczę was takich technik, które wam się przydadzą, nie tylko w świecie duchów, ale w ogóle w waszych sferach życiowych, gdzie możecie jakby zgłębić te tajniki, bo do czego nam potrzebne jest trzecie oko? No, do takiego, wiecie, dobrego trochę życia, bym powiedziała. I zaznaczam, przetrwają osoby duchowe, mocne, które wchodzą w duchowość i które mają tego świadomość. Nie, nikt mnie z tego życia tak szybko nie usunie. Albo z tej pracy mnie nikt nie usunie, bo ja jestem mocna. Mnie wspiera ileś tam opiekunów duchowych. Wiecie, że każdy, który przychodzi na świat, każdy ma swojego opiekuna duchowego. Przeczytajcie sobie książkę Anioła Stróża. Mój Anioł Stróż. Z daty urodzenia. Tak, Mój Anioł Stróż. Ta książka jest... zmienia mi się kolor skóry, Jezus Maria. Ta książka mówi o tym, że każda data urodzenia ma przypisanego anioła, czyli stróża, opiekuna, który jest po hebrajsku, bo one przychodzą w takich nazwach. I to jest książka, która znajdujecie swoją datę urodzenia i macie przypisanego swojego anioła. To jest wasz bezpośredni duchowy opiekun. A jeżeli nie, poznaj swojego anioła stróża. O, przepraszam, tak brzmi ten tytuł. Poznaj swojego anioła stróża. Tam macie datę urodzenia i przypisanego do tego anioła po hebrajsku. Nie. 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 A znacie w ogóle, jak mówimy już o trzecim oku, że właśnie dzięki aniołom otwieramy trzecie oko, więc oni są nam potrzebni. Jeżeli ktoś pracuje z aniołami, to wie, jak one działają. Co, Reginko, nie prosisz przy swojej pracy aniołów do pomocy? No właśnie. A jakiego anioła najbardziej prosicie? No, bo on jest taki, on jest... Ale wiecie, że on ma najniższą hierarchię? Hierarchię wśród aniołów? Później są co? Tak, cherubini. Cherubini są na samej górze. Archaniołowie, aniołowie, cherubini, chór i tak dalej. Musicie to znać, to jest wiedza, którą ja akurat w programie nie mam jeszcze o aniołach, ale jeżeli znajdę jutro czas, to wam powiem, jakie są hierarchie anielskie. A serafin, kto to jest serafin, jeżeli już? Serafin. Anioł wszystkich aniołów, najwyższy. To jest tak zwany stwórca, tak? Metatron jest prawą ręką serafina. Miałam tu Metatrona, piękny, odlew z żeliwa, słuchajcie, Metatron, który stoi na wszystkich globach świata. Poszukajcie sobie odlewu Metatrona, bo powiem wam, że mieć Metatrona, jest bardzo trudno nawiązać z nim kontakt, ale działa cuda, sprawia cuda. Metatron jest na samej górze, czyli z prawą ręką serafina. Serafini to jest w ogóle jakby też nazwa tych cherubini, są bardzo mocni. O posiadanie takiego anioła, odlewu i tak dalej. Trzeba z nim pracować. I to ma bezpośrednie powiązanie z nami, z posiadaniem i z... Tak,
przerwaniem? Jak to opisać słowami? Po co nam to? Po to, żebyśmy ściągali z niego energię. Po to on jest. Po to on nam może nie służy. To jest źle określenie, bo jeżeli ktoś mi służy, to ja, no nie wolno czegoś takiego, ale prosimy go o pomoc i przebywanie. Ktoś powie, a bo wy się modlicie do duszków i tam do figurek. Słuchajcie, wy nie prosicie o pomoc figurek, wy prosicie energię, którą sami jesteście stworzeni. I to jest też energia. Czyli taka figura jest po prostu naszym symbolem. Też. Natomiast nie noście krzyży, ja już kiedyś o tym mówiłam, bo krzyże zawierają coś no, niedobrego, zwłaszcza kobiety, tak? Jeżeli znacie to, że kiedyś przed laty kupowano dzieciom na komunię świętą te krzyżyki, medaliki i tak dalej, nie noście. Jeżeli krzyżyk, to nie z Chrystusem. Nie z Chrystusem. Dlaczego? Bo on świadczy o czym? O cierpieniu, tak? Nosicie cierpienie. Znacie to, tak? Mówiłam to? Bogusia, ty pamiętasz to, co mówiłam, że siedzi człowiek na ławie i tak strasznie płacze. Znacie to? Jak Bóg otwiera przed nim niebiosa. Czemu ty tak płaczesz i narzekasz? A no, bo Panie Boże, bo wszyscy są tacy mądrzy, tacy bogaci i tacy dobrzy, a mnie się w życiu nie układa. I noszę ciągle ten swój zły krzyż. Dobrze, to ja ci teraz pokażę, gdzie są krzyże. Zrzucisz ten, a wymienisz na inny. No i człowiek szuka tam w tej grocie srebrny, złoty, bursztynowy, żaden mu nie pasuje. A to za ciężki, a to za świecący. Nie może po prostu dobrać tego krzyża. Nagle wychodzi uszczęśliwiony i Bóg się pyta, znalazłeś swój krzyż? Tak, Panie Boże, ten jest dobry, ten jest idealny. Siada na ławce i Bóg się go pyta, a wiesz, jaki krzyż znowu włożyłeś? Ten sam. Jaki morał z tego? Nie każdy jest gotowy na noszenie innego krzyża. Nie każdy jest przedsiębiorcą, nie każdy będzie bogaczem, nie każdy będzie... Słuchajcie, my musimy znaleźć swoją misję i drogę do tego, czego jesteśmy przeznaczeni. A jeżeli nie wiemy, jaka jest nasza droga, to właśnie przez duchowość naprawdę, wierzcie, ja z tym lata pracuję. I to nie ja zawód wybrałam, tylko zawód mnie. Zawsze moi rodzice, wiem, że byli przeciwni, jak to ci przyjdzie, a co to za... I zobaczcie, tyle fajnych, wspaniałych ludzi koło siebie skupiam i ja myślę, że wy jesteście mnie potrzebni, a ja wam. Zawsze to będę powtarzała. To wy jesteście moją energią, a ja waszą. My wymieniamy sobie energię. Tylko skupiajcie koło siebie ludzi dobrych, pozytywnych, a jeżeli nawet gdzieś zabłądzą, to dajcie jej mu tą rękę, pokażcie mu, nie, to nie jest dla ciebie dobra droga. Pamiętajcie o tym. I jeszcze jedno, bo mogę o tym zapomnieć, to jest bardzo ważne, co teraz powiem. Jak życie, jak śmierć pyta życia. Życie. Dlaczego ciebie tak wszyscy kochają, a mnie śmierci nienawidzą? A, bo ja jestem pięknym kłamstwem, a ty jesteś bolesną prawdą. Widzicie? To jest cała prawda o życiu i cała prawda o śmierci. Śmierć by chciała być czymś lepszym, a jest tylko bolesną prawdą. Na śmierć macie zawsze czas, więc używajcie nawet tego pięknego kłamstwa. Niech ono trwa. Zabieramy się, kochani, do pracy. Napisałam wam pierwszą, bardzo ważną, oczyszczanie trzeciego oka. Bez tego nie ruszycie. Jeżeli pracujecie duchowo albo chcecie siebie samej oczyścić, bardzo mocne energie, niesamowitą rzecz robią. To są energie, które podczas naszej pracy i codziennego przebywania z tymi energiami otworzycie trzecie oko. Tu, tak jak mówiłam, musicie nie mieć blokad, musicie być w pełni świadomi, że jeżeli o tą energię prosicie, to po co ona nam jest? Pierwszą energią, którą prosimy, czyli stajemy
nie wiem, zamykamy oczy i prosimy o doładowanie energii sattwy. To jest 100% doładowania naszej energii duchowej i nie tylko. Ona przechodzi przez całe nasze ciało. Możemy zamknąć oczy, no ja już mam to wypracowane, i wtedy, kiedy się czuję niedoenergetyzowana, tak, kiedy ta energia mi gdzieś spada, proszę o energię sattwy. Momentalnie u was zadziała. Zobaczycie, jak po lewej ręce, prawej ręce, po nogach, po stopach idzie takie mrowienie, bardzo mocna energia. Doładowujecie się tą energią. Tylko nie siedzicie, stoicie, czyli macie tak zwane uziemienie, tak? Energia sattwy, ogromna, silna, mocna energia, 100% energii. A jeżeli czujecie, że macie na pograniczu czegoś za dużo, jesteście bardziej takie ekspresyjne, za dużo jest tych energii takich, coś mnie złości, coś mnie rozdrażnia, jesteście po prostu rozdrażnieni, albo czujecie, że tej energii jest za mało, macie jakąś energię, ale jest za mało, to słuchajcie, teraz to jest bardzo ważna energia rajas. Ja wam tu napiszę rajas. To jest energia, w której bardzo często musimy zrównoważyć w swoim ciele. Czyli jeżeli czegoś mamy za dużo, usuwajmy to. Jeżeli czegoś jest za mało, doładowujmy się. I wtedy znowu zamykamy oczy, stoimy na ten i poprosimy tak, aż będziecie widzieć, że ciałem aż wibruje. To jest bardzo silna energia raja, z którą równoważycie. Ona za chwilę przez wasze ciało też przejdzie. Możecie bardzo wytworzyć mocną energię, jaką jest energia tamas. Tamas. Energia tamas. To jest energia, która bardzo wam się przyda. Bo jeżeli już ze mną jest w porządku, ja się oczyściłam, jestem doenergetyzowana, to co, kiedy wchodzę do środowiska, do pracy, do szkoły, do swojego nawet domu, kiedy ja mam obok siebie energię złe. Mój syn się źle zachowuje, moja córka się źle zachowuje, mój mąż się źle zachowuje i tak dalej, i tak dalej. Stoicie naprzeciwko tej osoby, nawet jeżeli nie musicie mu patrzeć w oczy, prosicie o szacunek do siebie, do zwierząt, do tego domu, do mojej osoby. Uczycie go, że wyrównacie tą energię w tym domu, żeby ona nie była napięta, żeby ona nie była zła. Sprawdźcie, energia tamas zawsze wprowadza w waszym domu spokój. Jeżeli jest coś nie tak i nie powinniście zapominać o tej energii, że macie jakiś zły okres w swoim życiu. Zawsze, jeżeli w waszym środowisku pojawią się takie osoby, to uczcie ich szacunku do siebie. Mówcie, wysyłam ci energię tamas, żebyś był z większym szacunkiem dla mnie, z większą miłością, z wielkim darem, żeby coś w twoim postępowaniu się zmieniło. Wy wysyłacie taką energię do ludzi, którymi się otaczacie. Energia tamas. Bardzo silnie działające energie. Słyszeliście o takich energiach? Nie? Macie dostęp do takich informacji, możecie sobie, jak już teraz je znacie, możecie sobie przewertować książki. Nie sądzę, żeby w internecie o tym pisało, chociaż nie wiem. Natomiast to są bardzo mocne energie. Moje babki już to znały. Nie wiem skąd. I zdecydowanie często używały energii tamas, jak ludzie się nie szanowali, jak na przykład w tych domach pili. Bardzo dużo takich rodzin ratowało właśnie takimi energiami. I mówili, że no co ty, Marianna, zrobiłaś, że w naszym domu się uspokoiło, już nie ma alkoholu, już spokój. A no dużo by opowiadać. I ona wtedy nam przekazywała właśnie taką energię tamas. Co więcej, słuchajcie, ta energia jest wykorzystana w buddyzmie. No, w buddyzmie. Ona jest bardzo energią potrzebna właśnie do takich osób uduchowionych, ale na co dzień pracujcie z tymi energiami.
Pracujcie z takimi energiami. To jest bardzo mocne doładowanie. Jeżeli mówimy o w ogóle oczyszczaniu, otwieraniu trzeciego oka, to tak jak mówiłam, że pewne blokady nie puszczą was dalej. Zaczynamy od oczyszczeń energetycznych, czyli wszystkich siedmiu czakr. Kto miał robione oczyszczanie energetyczne i kto zna czakry? Dobra. Przemek, powiedz coś o oczyszczeniu energetycznym, które ty miałeś robione. Ale nie o reiki. Dobrze, ale jeżeli mówisz o reiki, ja nie znam się na reiki, bo to może nie jest mi obcy temat, ale to jest w pewnym sensie też uzdrawianie, więc mam nadzieję, że zostałeś po tym oczyszczony, tak jak czułeś, że po prostu jest to, zobaczyłeś tam motyla i tak dalej. Oczyszczanie energetyczne ciała fizycznego wygląda u mnie inaczej. Tak jak wam mówiłam, bardzo mocne oczyszczanie energetyczne, w którym wchodzę w ciało. A jeżeli widzę to ciało tak dosłownie od środka, to coraz bardziej możecie tą technikę sobie sami pootwierać i będziecie widzieć, ojej, coś mi się dzieje na splocie słonecznym, tak? No, tam duchy grasują. Tam mają całą jamę brzuszną, bo tam jest ten splot słoneczny. Tu, bo tu są emocje. Tu są nasze żale, tu są nasze pretensje, tu jest nasz odwieczny problem. Bo tu wrzucamy wszystko coś, co nazbieraliśmy przez lata. To nie jest tylko wynik miesiąca i jednego dnia, tylko lat. I czasami tu często chorujemy. Jelita, żołądek, wątroba, śledziona i tak dalej, tak? Ale tu są pewne poziomy też na splocie słonecznym, które musimy uwolnić. Tu jest raj dla bytów, bo mogą zabrać cały mózg, słuchajcie, jest tu, jelita. Jak zaczniemy chorować, to co się odzywa? Jelita. To jest cały mózg. I od tego się zaczynają choroby psychosomatyczne. Czyli która to jest czakra? Zgadywanki. Zgadywanki będą. Kto miał oczyszczenie energetyczne robione? Kto? Jak macie brak finansów, która czakra jest za to odpowiedzialna? Zaczynamy. Omawiamy pierwszą czakrę ciała fizycznego. Zawsze, słuchajcie, oczyszczamy, nie wiem jak ty Przemek miałeś robione, czy byłeś oczyszczany od dołu czy od góry? Od głowy? Dobrze. Słuchajcie, jest siedem czakr ciała fizycznego i to musi was puścić i to wam bardzo otworzy trzecie oko. Bo sprawdzicie na sobie, czy nie ma blokad. Teraz wam wyjaśnię, o co tu chodzi. Pierwsza czakra. Pierwsza. Ja będę pisała od góry, ale zaczyna się oczyszczanie od dołu. Pierwsza czakra to jest czakra korzenia podstawy kręgosłupa. Jeżeli macie złe finanse i w którymś momencie źle idzie, bez względu na koniunkturę i tak dalej, to pamiętajcie, przede wszystkim zaczyna was boleć kręgosłup, ale nie musi. Kręgosłup. I macie już blokady. Bo to jest czakra, która bezpośrednio wpływa na wasze finanse. Nigdy nie oczyszczamy jednej czakry. Tu się nie bawimy. Tu oczyszczamy wszystko. Siedem czakr. Czakra korzenia podstawy kręgosłupa jest bardzo ważna, bo ona decyduje o waszym życiu zawodowym i finansowym. Daje wam bezpieczeństwo i poczucie rozwoju, czyli rozwój osobowości. Uwalnia negatywne cechy, uwalnia lęki, zmartwienia itd., itd. Przy każdej jednej czakrze musimy nauczyć się, że jeżeli na przykład, a oczyszczę sobie pierwszą czakrę, dobrze, ale zwróćcie na czakrę, której widzicie blokady, która jest odpowiedzialna za finanse, to idźcie jakby wyżej, żeby wszystkie czakry już pooczyszczać. Jeżeli nie macie na to czasu, ja nie zezwalam na oczyszczanie pierwszej czakry, bo zablokujecie następne. Ale jej możecie poświęcić więcej czasu. Tu jest rozwój osobowości, kreatywności.
Czyli ona jest odpowiedzialna, pewnie, że sama nazwa wskazuje, za kręgosłup, ale starajcie się oczyszczać, na przykład możecie się położyć, macie już wyjaśnione, od czego to jest, czyli oczyszczam czakrę korzenia podstawy kręgosłupa, by uwolnić wszystkie negatywne moje lęki, wszystkie negatywne energie, mam poczucie bezpieczeństwa i rozwój osobowości. I to wystarczy, dlatego że można tu odblokować czakrę korzenia podstawy kręgosłupa. Co jest najważniejsze w tym tekście, żebym nic nie pomyliła? Za każdym razem mówicie, zrywam wszystkie podłączenia, które niszczą moją duszę, moje organy, mój umysł i moje ciało, naprawiam wszystkie szkody tak, by dobrze i zdrowo funkcjonować. Ja to powtórzę kilkakrotnie, więc będziecie mogli sobie to nagrać, powtórzyć. Bez zerwania jakichkolwiek blokad z mojego ciała, z mojej duszy, z mojego organu, z moich organów i z mojego umysłu, nic tutaj nie wskuracie. To jest podstawa, żeby powiedzieć taką regułkę. Zrywam, po prostu zrywam, uwalniam się od tego. Najważniejsza czakra dla kobiet, czakra sakralna. Słuchajcie, nawet nie wiecie, jak ona nas może zablokować. Głównie kobiety. Halinko, ja nie mówię tu teraz o tobie. Czakra sakralna. Czakra, która jest odpowiedzialna za co? Za układ płciowy. Za układ płciowy. Za wszystkie nasze płyny w organizmie. Ale, poczekajcie. Czakra druga jest związana z czym? Z poczuciem winy. A wiecie dlaczego? Poczucie winy nie od ojca, nie od matki, tylko od dzieci. Jeżeli któraś kobieta musiała mieć taki wybór w życiu, czyli aborcji, czy nawet poronienia, to poczucie winy, nawet jeżeli nie czuje, zostaje w czakrze sakralnej. I to poczucie winy tak uderza energetycznie w jej ciało, zdrowotnie również, że ona nawet nie czuje, dlaczego ja albo zablokowana czakra układu płciowego, brak seksu, nie chce mi się, nie mogę, albo boli mnie głowa i tak dalej, znacie to, tak? Zablokowana czakra sakralna. Nawet nie wiecie, dlaczego wy tak podchodzicie do tego. Zablokowana, po prostu. Poczuciem winy, z obowiązku, bo na przykład jakieś dzieci, a spotykam takie kobiety, pani Aniu, no miałam taki wybór życiowy, ja wiem, no to ma pani same dzieci, które odeszły w aborcji, was zablokują. A dlaczego ja nie przyszłam na świat? To inne dzieci żyją, a ja nie. Co więcej, spotykam się z tym, że kobiety mówią, pani Aniu, ja mam problemy wychowawcze z tymi dziećmi. Nie miała pani aborcji? Miałam. No to ma pani już. Już zrobiło dziecko swoje. Nieodprowadzona dusza. Więc ja wtedy przy takiej czakrze sakralnej zwracam uwagę, oczyszczam wszystkie czakry, ale odprowadzam dziecko. I wtedy mówię, wzywam wszystkich opiekunów duchowych, wszystkie zastępy archanielskie, by odprowadzić tą duszę na drugą stronę. Proszę teraz Archanioła Gabriela, Anioła Śmierci Azraela, by odprowadził tą duszę za kurtynę śmierci. Zamykam portal do świata żywych, by każda dusza zaznała spokoju i odpuszczenia. Odpuszczenia, to jest bardzo ważne. I wtedy muszę wiedzieć, że ta dusza tego dziecka odchodzi. Wtedy jest to oczyszczenie, słuchajcie. Ten tekst wam też podam, żebyście wiedzieli, jak mocne są te oczyszczenia. Nie mówcie mi tutaj o żadnych kolorach i tak dalej, bo to jest zabawa. Kolory to możemy sobie doenergetyzować czakry, ale na przykład lubimy kolor czerwony czy kolor zielony, to możemy sobie je nosić, ale samych czakr, słuchajcie, czy kamieniami nie oczyścimy, to jest zabawa. Tu macie pełne profesjonalne oczyszczenie, którym przy regułce zrywam wszystkie podłączenia z moich organów, z mojej duszy, z mojego ciała i z mojego umysłu, to wtedy jest to oczyszczone. Trzecia czakra. A jeszcze chciałam powiedzieć, że czakra druga sakralna jest mocno podłączona z czakrą, to są w zasadzie połączone czakry z piątą, czakra gardła. Zobaczcie, ktoś idzie na operację tarczycy. Momentalnie może
odczuwać wszystkie sprawy płciowe, tak? Zwłaszcza kobiety. Ale nie tylko. Powiedzmy, że mężczyzna ma problem z prostatą, jest jakiś zabieg, jest operacja, za chwilę zablokuje się na czakrze gardła. Tak to działa. Dwie nierozerwalne czakry. I na to lekarze też zwracają uwagę. Czasami słyszę, jak lekarz mówi, o nie, nie, to nie tak szybko będziemy usuwać tarczycę, dlatego że ona zaraz zachoruje i będzie u ginekologa. I będzie następne leczenie. Mądry lekarz nie robi tak szybkich tylko do cięcia. Tylko leczy. Mądry, zaznaczam. I czakra sakralna podpępkowa jest związana bezpośrednio z czakrą piątą, czyli czakrą gardła. Ileż my to mamy niedoborów energetycznych w czakrze gardła? Jesteśmy zamknięci, zblokowani. Kiedyś śmiało żeśmy mówili, byliśmy mówcami, oratorami, a nagle koniec, blokada, nie możemy nic powiedzieć. To się dzieje właśnie stąd. Albo jedna czakra jest zablokowana, albo obydwie. To jest, słuchajcie, bardzo ważne. One są nierozerwalne. Czakra druga i czakra piąta. Czakra splotu słonecznego. Tu jest ciekawostka. Wiecie, że wszystko, co się dzieje na czakrze trzeciej, jest związane z naszym dorastaniem, dzieciństwem. To wszystko usuwamy. Mówiłam, że to jest cały mózg. To jest najbardziej energetyczna czakra ze wszystkich czakr. Więc one są, usuwamy tutaj złości, agresję i skłonność do nałogów. Jeżeli ktoś przychodził z uzależnieniem, zaznaczam, nie dłużej niż 5 lat, bo ja później nie pomogę. Staram się nie przyjmować już ludzi, którzy są z długimi uzależnieniami, bo jak ośrodek nie pomógł, no to co ja? Ale potrafię pomóc przez oczyszczenie energetyczne. Jeżeli on się wstawia na terapię, naprawdę jest bardzo dobry skutek. Do 5 lat. I bez względu na to, czy są narkotyki, czy jest alkohol, pomogę. Ale to są sesje, które nazywam terapią. I jak nim tak trzęsę, aż wszystko wytrzęsę, po prostu. Powiem to tak kolokwialnie. Wytrzęsę, wyrzucę. Tam są byty. Tam są byty. I ta czakra, słuchajcie, trzecia, to jest właśnie usuwanie agresji, złości. To jest na poziomie naszych chorób psychosomatycznych, gdzie często możemy mieć problemy z jelitami. Też usuwamy właśnie skłonności do wszelkich nałogów. To jest czakra trzecia. I jeżeli robimy takie oczyszczania, ja o tym mówię, nawet czytam, żeby po prostu to było, miało ręce i nogi. I za każdym razem mówię, zrywam wszystkie podłączenia i tak dalej. Z naszych organów, z naszego ciała, z naszej duszy i z naszego umysłu. To jest bardzo ważne. Inaczej nic nie zerwiemy. Bo wymienianie samych czakr nic nie da. No i mamy poziom czakry serca, o czym Jola mówiła. I co się tam dzieje na czakrze serca? No. Tam jest też nasza dusza, tak? Jest czy nie ma? No, a mamy połączenie z tą duszą, jak odczuwamy wszystko to, co mamy w sensie uczuć, tak? Czyli bardzo ważne, ona jest bardzo delikatną czakrą, słuchajcie. Czakra serca, nie wiem czy wiecie, nie tylko ma problemy układu krążenia, ale też jeżeli mamy zablokowaną czakrę serca, chorujemy na nowotwory. Nie wiemy o tym, a tak się dzieje. Zablokowana czakra serca, chorujemy na nowotwory. I teraz czakra serca, wyrównujemy wszystkie poziomy wszystkich czakr, wyższych i niższych, bo ona jest taką czakrą stymulującą. Czyli jeżeli usuwamy wszystkie nasze złe miłości i tak dalej, to też mówię bardzo ważną regułę. Jeśli doznałaś ogromnej straty, to miłość jest rodzajem energii, która wiruje wokół ciebie. Niech każdy ból i cierpienie odpłynie. To jest czakra serca. I bez tej regułki też dalej nie pojedziecie. Musimy to wypowiedzieć. Czy mamy żal w sercu, czy mamy żal do osoby żyjącej, czy mamy tęsknimy po kimś zmarłym, czy przeżywamy. To wszystko jest tutaj w tej czakrze zawarte. I też mówimy regułkę, zrywam wszystkie podłączenia.
Czakra gardła, o której już mówiłam, jest podłączona z czakrą drugą sakralną. Ale czakra gardła jest związana również z naszymi emocjami, czyli są niedobory energetyczne na wysokości czakry gardła. I tutaj też, słuchajcie, moi kochani, uwalniamy wszystkie te negatywne rzeczy. Czyli jeżeli jesteśmy zablokowani, to wtedy są to niedobory energetyczne, które właśnie poprzez czakrę gardła, wiecie, przy czakrach fizycznych wszystko otwieramy. Otwieramy, wszystko otwieramy. Czyli jeżeli jesteśmy wycofani, zablokowani, mamy problemy z psychiką, czakra gardła jest za to odpowiedzialna. Czakra gardła. I tutaj też uwalniamy wszystko, co jest związane z czakrą drugą, czyli ją równolegle oczyszczamy. Najważniejsza czakra trzeciego oka, czyli tutaj bardzo się skupiamy na czakrze szóstej. Szósta. Ona jest gdzie? Na czakrze tu, trzeciego oka, między brwiami. Odpowiedzialna za centralny układ nerwowy. I teraz, tutaj w tej czakrze mówi się tak, uwalniam wszystkie niedobory energetyczne, uwalniam złą naukę, złą koncentrację na wszystkich sferach życiowych. Czyli niedobory energetyczne na wszystkich sferach życiowych. Też z tej regułki, którą ja mam, to wam przeczytam, jak ona oficjalnie brzmi. Niedobór energii, ograniczenia w myśleniu i zawężone spojrzenie na różne życiowe sprawy. To jest, mówiłam, czakra, która jest odpowiedzialna za centralny układ nerwowy. Więc tutaj tworzymy właśnie to otwieranie trzeciego oka. Nie możemy mieć zawężonego pola. Aha, pani Aniu, widzę tyle, a już tam po boku nie widzę nic. To jest to zawężone światło. Nie widzimy nic. Jesteśmy przyblokowane kimś albo czymś. Wiecie, że złożyczenia wprowadzają nam również zamknięcie trzeciego oka, złe życzenia, czy złożyczenia, tak? Bo ktoś nam zazdrości albo mówi, o nie, to ty tak nie będziesz tutaj na tym stanowisku, albo nie dostaniesz tego czy tamtego. My jesteśmy w stanie to jakby zrozumieć, ale niestety inne osoby żywe nas blokują. Dlatego takie oczyszczanie powoduje, że my mamy takie pole energetyczne, mamy taką ochronę, do której nikt nie ma dostępu. Turmaliny, które kupujecie, czy u mnie, czy u kogokolwiek, taką energię momentalnie odsuwają. Turmalin. Wszędzie, gdzie się tylko pojawiacie, w miejscach, które wiecie, że są dla was toksyczne, trudne. Turmalin. No i najważniejsza czakra korony, która też przechodzi przez trzecie oko, jest na czubku głowy, jest na czubku głowy i jest związana z czym? Z naszą równowagą. Ale tutaj oczyszczamy nasze myśli, myślokształty, czyli jakieś złe myślenie, nie wiem, to co macie powiedzmy w swoich głowach, czyli czasami mamy takie złe myśli, produkujemy takie złe myśli, to czakra korony to oczyszcza, ale nie tylko. Czakra korony to jest też czakra, która mówi o czym? Tworzymy ochronę sił wyższych. Niesamowita, mocna czakra korony, która tworzy nam ochronę sił wyższych. I prosimy o tą ochronę. W czakrze korony prosimy tą ochronę. Ja po tych siedmiu czakrach, za chwilę będziemy robić ćwiczenia i wam to zademonstruję. Oczyszczę wasze ciało, ktoś, kto będzie tutaj na ochotnika. Dołożę to, co wam tutaj to, co wam obiecałam. Właśnie to nowe oczyszczania, mam na wierzchu, szukam. Dołożę wam nowe oczyszczania. I to będę, jak oczyszczę te siedem czak, dołożę wam do tego, co ja chcę zrobić. Pamiętajcie, czakry są odpowiedzialne za nasze zdrowie, za otwieranie trzeciego oka, żebyście nie mieli blokad i twórzcie to, bo naprawdę nie jest to trudne.
Możecie sobie kupić płyty do oczyszczenia czakr. Ja wam puszczę tutaj takie oczyszczanie. Możecie sobie sfotografować. Medytacja oczyszczenia czakr. Bardzo mocna. Mało kto tej medytacji zna. Medytacja oczyszczenia czakr. I wtedy przy takiej też medytacji możecie sobie czakry oczyścić, ale biorąc pod uwagę to, co ja dzisiaj podałam. Natomiast dołożę do tego oczyszczanie dodatkowe, czyli to jest nowością. I jeżeli się teraz skupicie, to ja wam przeczytam, co chcę dołożyć. Dlatego, że nie będziemy tutaj oczyszczać was również z bytów, bo te byty by przechodziły z jednego na drugiego, czego nie robię. I od razu mówię, jeżeli będą jakieś byty, to wy nie wydmuchujecie, tylko ja robię tym. Ja się wspieram tym. Bo na sesjach osobistych to ja staję za głową, a przez czakrę korony oczyszczamy, uwalniamy całe ciało, że to te całe negatywne rzeczy, zwłaszcza podłączenia, odchodzą, ale musimy wtedy wydmuchać tu ze spotu słonecznego. Tu pracujemy ze spotem słonecznym. I czasami, słuchajcie, miałam taką bardzo ważną celebrytkę w Warszawie, nie powiem kogo, to myślałam, że budynek spadnie na mnie. Tak, po prostu kobieta miała potrzebę to bardzo mocno wyrzucić z siebie. Właśnie te wszystkie traumy, to wszystko, co ją spotkało, te dwie śmierci. Także wiecie, tak jakbym czuła, że ona naprawdę potrzebuje pomocy. I w oczyszczeniach energetycznych ja się z wami nie bawię. I facet, który na przykład... Przepraszam, że tak pokazuję. Ja mówię, ty jesteś facet, ty masz wydmuchiwać mi tutaj, mocno. I on jak widzi, że ja jestem taka spięta, gotowa i ja mu chcę pomóc, to jak zacznie wydmuchiwać, to dopiero wiem, że to z niego ujdzie. Bo on jakby nie do końca miał potrzebę tego wydmuchiwania albo nie wierzył, że to tak się może zadziałać. A wtedy, kiedy wydmucha, kiedy tu pracuje mocno przepona, to jest po prostu tym zmęczony, tak? Po prostu jestem zmęczony. Wy też będziecie wydmuchiwać, nie śmiejcie się. Więc tak naprawdę, jeżeli mówimy o potrzebie wydmuchania, to jest właśnie uwalnianie tej blokady. Natomiast tu, to, co ja chcę wprowadzić, jest bardzo głębokie i bardzo mocne. I jak tu kogoś położę, to ja mu wprowadzam coś, żeby go uwolnić też, ale dmucham. Dmucham. Dmucha się za każdym razem, daję mu pozytywną energię, oprócz tego, co oczyściłam. Posłuchajcie tego, co ja przygotowałam dla was. Przepraszam, że z kartki, ale tego jest dużo. Ja tego materiału naprawdę wam dużo przygotowałam, ale ja tego nie robiłam. Kiedyś powiedziałam, że chciałabym dostać tą książkę, którą ma moja siostra. To jest taka spuścizna rodowa, gdzie jest taka. I ona mówi, Ania, to ty o tym nie wiedziałaś? No. Ja mówię, tak, no bo ty masz tą książkę. Nie, ja całej wiedzy nie posiadam z tej książki. Niektóre są pożółkłe kartki. Ona mówi, że to ona dostała, bo ona była starsza. I ona nawet mi mówiła ostatnio o takich czy innych rzeczach. I mówi, słuchaj, ale tutaj ja się tym oczyszczam. To powinnaś wprowadzić. I ona mi tak serwuje, słuchajcie, jak takie lekarstwo. Trochę tej, a to jeszcze babki o tym pisały, a to jeszcze o tym babki pisały. To, co było napisane tym, co było napisane, to pismo jest mocne. Ale to, co było takim ołówkiem kopiowym i tak dalej, no kartki pożółkie, no i tak, no to by był, dopiero Ewa, to by był bestseller. Nie da tego, po prostu jak ja idę do niej na górę, to od razu, co tam chcesz? Co tam szukasz? Ja mówię, nic. I wszyscy w rodzinie tego pilnują, to jest jak relikwia. Pięknie wykonana, chciały, żeby to było też pięknie oprawione, więc robi wrażenie. Ale no, czasami mi serwuje takie rzeczy i mówi, wiesz, o czym babki pisały? Popatrz, ja dopiero po tylu latach to mam. Natomiast też takie też rzeczy, które no, wiedziały o ziołolecznictwie. Myśmy tego jakby nie dostały w spadku, nie zdążyły po prostu. Kiedyś jak byłam małym dzieckiem, powiem wam, miałam bardzo chore oczy. I moja babcia mówi tak, Lutek, mój tata jest Lucjan, idziemy do lasu, jest pełnia, tam jest krzyp, zobaczysz, ja i tu zrobię.
Miałam zaledwie chyba 9 miesięcy, lekarze nie wiedzieli, co to jest i to było takie, wiecie, owrzodzenie oczu. I moja babcia przez 3 dni, podczas tej pełni, bo pełnia jest 3 dni, środkowy dzień jest najmocniejszy, i robiła taki napar z skrzypu i przykładała na oczy, na oczy. I lekarz się później w klinice pytał mojego ojca, czym byście to wyleczyli? A no, panie doktorze, maścią. No bo co będzie mój tata opowiadał, że moja babcia ma takie zdolności. I do tej pory, słuchajcie, do tej pory nie miałam żadnych owrzodzeń. Nigdy, przenigdy. Do tej pory. Więc na tym się znały, tym się interesowały, więc to są takie fajne, słuchajcie, zapiski, ale no, nie zdążyły nam tego przekazać. No i siostra tak wyczuła, aha, żeby posadzić drzewo, to trzeba pieniążek wrzucić. Aha, nie uschnie, dobrze, dobra, to ja już wiem. I to tak, wiecie, ona sobie coś wyczytuje sama dla siebie, nie? Więc to jest też bardzo ważne i ja, słuchajcie, kiedyś zwróciłam uwagę na to, żeby drzewo było i żeby wyrosło i żeby tam było piękne, wrzuca się pieniążek. I co było powiedziane, że to musi być mały, złoty i będzie rosło. Rzeczywiście rośnie, tak? A było już takie na uschnięciu, bym powiedziała, nie? Coś w tym jest, natomiast skąd taką wiedzę posiadają, to tak jak w waszych rodzinach pewnie, jakbyście zapytali waszych pokoleń, na pewno coś takiego było, tylko możliwe, że takie szczątkowe informacje. Wiem, że jak rozmawiam z moimi klientami, to oni mówią, wie pani co, moja babcia też taka była, tylko jakby bała się tego przekazać, chodziła do kościoła, a to jest zabobon, a tego nie wolno powtarzać. Także dużo takich ludzi ja spotykam na swojej drodze, tylko boją się tego przekazywać. A szkoda. A myślę, że powinniśmy z tego jakby korzystać, żeby pomóc sobie przede wszystkim. A może to nas uratuje. Niekoniecznie to, co ja mówiłam, że musicie trafiać do lekarzy, żeby przepisywali leki i truć się chemią, tak? Bo to chyba nie ten obraz byśmy chciały zobaczyć. Zobaczcie, my wracamy do ziół, tak? Do naturalnych leków, do suplementów, tak? Kto nam kiedyś powiedział, że trzeba zażywać witaminy D3? Kiedyście słyszeli, że mamy zażywać całe życie witaminy D3? Bez względu, czy jest wiosna, lato, jesień i tak dalej. Kto nam powiedział? Ostatnio też się dowiedziałam, że są takie leki witaminowe, które całe życie zażywają lekarze. Całe życie zażywają. I zadałam lekarzowi pytanie, co to jest za lek? A ja całe życie to zażywam. Kto ma, przepraszam, o tym wiedzieć? Kto? Lek witaminowy, nie stworzony na chemii. Ale oni całe życie to zażywają. W jednej tabletce macie zespół witamin B. Całej grupy. I teraz znajdujcie, jak się to nazywa. Nie, nazywa się neurowit. Natomiast ja wam daję, jakby uważam, cenne informacje, natomiast suplementy diety, słuchajcie, teraz wzbogacają nas i potas, i magnez, to co powinniśmy całe życie zażywać, i witaminę D3, więc witaminę B12, którą mówiłam, że niedobory prowadzą do wręcz uszkodzenia naszego trzeciego oka. Mamy właśnie to zawężone widzenie. Nie wiemy, w jaki ten... Sprawdźcie sobie na przykład poziom witamin B albo poziom witaminy D3. To będziecie wiedzieć, jakie my mamy poziomy. Żadnych poziomów nie mamy. Żadnych. Jesteśmy albo na pograniczu, albo jest zaniżony i tak jest w 90% ludzi. A kto nam miał o tym powiedzieć? Dostawały dzieci malutkie, pamiętacie? Dawkę uderzeniową, witaminka D3 i koniec na całe życie. No, natomiast duża kwestia potasu, magnezu też reguluje nasz układ odpornościowy, czyli wszystko, co jest układem nerwowym, z układem nerwowym, który tak jest bardzo potrzebny nie tylko do świata duchowego, ale do naszego bycia. Ja, słuchajcie, przeczytam to, co bym wam chciała dzisiaj wprowadzić. Ktoś, kto będzie chciał na ochotnika, szybciutko wam przeczytam, co ja bym chciała wam prowadzić. To jest potężne oczyszczenie energetyczne, które powiąże z oczyszczaniem siedmiu czakr. Jeżeli ktoś będzie chciał, to się tutaj kładzie. Nie będziemy tutaj stać przy tym
przy jednej osobie nie wiadomo ile, oczyszczę was energetycznie, wprowadzę to, co wprowadzam z nowego oczyszczania i będziecie piękni i zdrowi. Natomiast jak to przeczytam, podam wam też bardzo ważne czakry mentalne. Ja was przepraszam, ale duchy mnie tak noszą, że po prostu nie dają mi oddechu. Cały czas mi ktoś mówi, a no mów szybciej, a szybciej mów, a mów szybciej, a żebyś ze wszystkim zdążyła. Także was przepraszam, że czasami za to tempo, ale ja jestem już na takiej, już jestem na, przepraszam, na takiej fazie. Tak, już mnie tam smerają, już mi mówią, już mi śpiewają. To jest właśnie ten czas. Chociaż uważam, że ja cały czas, jak tak mocno stoję na ziemi, to mnie próbuje ktoś pokołysać. Jeżeli chodzi o to, co chcę wam wprowadzić, to posłuchajcie, czy wam się, czy wy to przyjmujecie, czy wam się to podoba, jak to jest w odniesieniu do was, to, co teraz wam będę czytać, jak to jest do was, bo ja też chcę wam wprowadzić te techniki dla tego oczyszczania energetycznego, żebyście otworzyli sobie to trzecie oko. To wam będzie naprawdę potrzebne do waszego życia. Zaczynamy teraz tutaj od głowy, czyli jak skończę to oczyszczanie tych siedmiu czak, mówię i dmucham w twoją głowę, by wyczyścić twoje wspomnienia, które każą ci powtarzać te same błędy. I dmuchnę w twoje czoło, by odstraszyć myśli, które zaciemniły twoje wizje. I dmuchnę w twoje gardło, by rozluźnić węzeł, który nie pozwalał ci mówić. I dmuchnę w twoje serce, by przegonić strach, by uciekł tak daleko, by nigdy więcej nie mógł cię znaleźć. I dmuchnę w twój słoneczny splot, by ugasić piekielny żar, który nosisz w sobie, byś poznał spokój. I dmuchnę w twój brzuch, by spalić przywiązanie i miłość, której nie było. Dmuchnę, by pożegnać twoich kochanków, kochanki, które cię porzucili i dzieci, których nie było. I dmuchnę w twoje serce, żeby cię rozgrzać, rozpalić na nowo pragnienia, uczucia i chęć tworzenia. I dmuchnę w twoje narządy seksualne, by oczyścić wrota do twojej duszy. I zdmuchnę twoje śmieci, które zbierałeś kochając to, co nie chciało być kochane. Dmuchnę w twoje dłonie, by rozwiązać pęta, które nie pozwalały ci działać. Rozwieję wspomnienia śladów, byś nigdy nie wracał do złych miejsc. Odwrócę twoje ciało, byś poczuł się silny i oczyszczony. Dmuchnę w twój kręgosłup od dołu do góry, żebyś chodził dumnie, wyprostowany. Potem pozwolę ci odpocząć. Potem będziesz śnił piękne i ważne sny. Będziesz rozmawiać ze mną jednym głosem i będziemy tworzyć ogromną nadzieję. Potem wezwiemy wszystkich opiekunów widzialnych i niewidzialnych. Podziękujesz wszystkim i podziękujesz sobie. Dziękuję. Podoba wam się? Podoba wam się? Szczególnie to dmuchanie w narządy. Otwieranie waszych wrot jest też bardzo ważne. Ja tutaj o czakrze sakralnej mówiłam. One są wszystkie ważne. Wszystkie ważne. Ale jak wam się podobało, to zapraszam. Natomiast jeszcze jedną rzecz, którą sobie sami wybierzecie. Pamiętacie, nie wiem, czy pamiętacie też o czakrach mentalnych. Co dla was są czakry mentalne, które robiłam w tamtym roku na warsztatach? Czakry mentalne. Po co są czakry mentalne? Jak myślicie, czy one są ważne w waszym życiu? Bardzo ważne, bo Gusia już wie. Bo oczyszczamy, słuchajcie, 12 czakr, a skupiamy się na 7 podstawowych.
Ale jeżeli miałabym być szczera, to możecie sobie wybrać, co wy tak naprawdę chcecie i z czym mamy pracować. Jeżeli chcecie odcinanie rodu, odcinanie linii rodu, to ja mogę to zrobić. I wtedy skupiamy się tylko na 5 czakrach, to co robiłam w zeszłym roku. Przychodzą dusze, które są odpowiedzialne za wszystkie traumy w waszym życiu, za te pokolenia, które tam coś dalej robią, przedwczesne śmierci, samobójstwa, choroby, złożyczenia, jakieś spory w rodzinach. To jest odcinanie linii rodu. Ważne jest w czakrze 8, decyzje o naszym przeznaczeniu. Ja jak byłam małym dzieckiem, już miałam wprowadzone w czakrę 8, która jest 5-7 cm nad naszą głową i tu jest czakra 8. Wiecie, jak ona z nami rezonuje? Jeżeli ona jest pusta, to my idziemy tak, jak nas los pokieruje. Raz tu, raz tu. I to są sytuacje, które są czasami bez wyjścia. W czakrze 8, jak kogoś kładę, ja mówię, proszę sobie przygotować jakąś karteczkę, można sobie nawet przeczytać, jakie decyzje chcę wprowadzić w swoim życiu, na wszystkich sferach życiowych, praca, finanse, rodzina i nasze zdrowie. Nie używamy tutaj, już będę zdrowy, nie chcę być chory. Używamy sformułowania, jestem zdrowy. Widzę się na przyszłość jako zdrowy. Widzę się w takich i w takich sytuacjach. Czyli nie grozi mi żadne niebezpieczeństwo. Czyli co? Widzę się spełnionym. Szczęśliwy możecie używać, tylko określcie, co to ma być za szczęście, bo dla każdego z was będzie to zupełnie coś innego. Przechodzimy przez czakry duszy, łączymy to z ciałem, ja wam pokazuję, w jaki sposób się to robi. I później wchodzimy do odcinania linii rodu. Tu przychodzą zmarli i mówią, a wiesz, a ja bym odpowiedzialny za to i za to, to się stało, bo coś się tam spaliło i ja przeklełem całą rodzinę. I wy z tym siedzicie przez lata, przez całe pokolenia to przechodzi. I wtedy pozwalamy tym duszom odejść. Czakra 11, w której uwalniamy swoje emocje z tym związane, uwalniamy ciało z naszych takich napięć. I czakra 12, gdzie przechodzimy przez 32 odcinki ciała, czyli naszego ciała również fizycznego, zakańczamy. Czyli pracujemy z 5 czakrami. Tak jak mówiłam wam na początku, oczyszczeń jest dużo. Każdy, kto sobie cokolwiek wybierze, ja powiem szczerze, czakry mentalne nie są do otwierania trzeciego oka. Są tylko procesem, w którym my się uwalniamy rodowo, zaznaczam, rodowo i decyzje o naszym przeznaczeniu są tu jakby głównym aspektem. Ale oczyszczanie czakr fizycznych, to za chwilę przygotujemy sobie stoły. I jak już wiecie, niestety, ale trzeba tutaj leżeć, nie ma na siedząco, nie ma na stojąco, tylko możemy tutaj jakby pracować poprzez oczyszczanie czakr albo fizycznych, albo mentalnych. Czyli będziemy jakby pracować z czym? Co wybieracie? Co dla was jest ważne? Oczyszczanie czakr fizycznych? Fizycznych. Odcinanie linii rodu było praktycznie przez 2 lata, ale możemy, jak nam starczy jutro czasu, to oczywiście będziemy to robić. Natomiast jutro mamy jakby inne zajęcia, bo będę wykładać numerologię, która jest bardzo ciekawą, uważam, z imienia i z nazwiska, co was blokuje. Przypomnimy sobie, co w danym czasie nas będzie czekać. Czyli jest już zmiana roku numerologicznego, obliczymy wibracje, kto ma większe predyspozycje jako stara dusza, czy jesteście liczbami mistrzowskimi na przykład, to też będziemy o tym ciekawie mówić. Ja z daty urodzenia wyczytam wszystko, nawet wasze choroby, wasze cele życiowe itd., itd., ale też się skupimy na imionach i nazwiskach. Czy to was blokuje, czy możecie coś zmienić? Nie pseudonimy, nazwiska.